Siemanko, mam dzisiaj dla Was taką ciekawostkę. Jest to zestaw napędu rozrządu do BMW, do silnika dwulitrowego diesla M47N. Powtórzę jeszcze raz, M47N. Podejrzewam, że auto w tej chwili ma już przejechane około 500 000 kilometrów. Zobaczcie, jak wygląda koło zębate pompy wysokiego ciśnienia. Koło zębate. To chyba złe określenie, bo tutaj już zębów nie ma. Nieźle, co? Oczywiście samochód jeździł, dopóki się nie zatrzymał. Niestety doszło do tego, że już tutaj te szczątki zębów przestały przenosić napęd i przeskoczył rozrząd. Przeskoczył właśnie na tym górnym łańcuchu i auto stanęło. Niestety zawory spotkały się z tłokami, jak to często bywa w takiej sytuacji. I głowica poszła do naprawy. Oczywiście pójdzie nowy zestaw rozrządu. Musiałem zamówić to koło w serwisie, bo akurat to koło nie występuje w zestawie rozrządu. I to koło też nie występuje w zestawie rozrządu. Kurcze pieczone. A to koło też nie wygląda najlepiej, bo ja już pomijam fakt, że tych zębów już nie ma. To że tutaj coś takiego wystaje, to one są skończone. To dosłownie są strzępki. A jeszcze chciałbym dodać, że im bardziej się tutaj zużywa nam ten dołek taki, w którym siedzi sobie ogniwo łańcucha, to łańcuch zaczyna w pewnym momencie, jak wejdzie tu głębiej, zaczyna w pewnym momencie zahaczać te ząbki i zaczyna się na nich opierać, zaczyna je wyłamywać. I tutaj już doszło do wyłamania dwóch zębów w tym kółku. Tutaj nie ma dwóch. No a tutaj to jak widzicie, no tutaj to nie ma o czym mówić, tutaj one są zjedzone do zera. Na pewno jakiś wpływ miało to, że olej nie był regularnie zmieniany, bo to co widziałem w silniku to była smoła, a nie olej. Także jakiś wpływ to miało, no ale też przebieg. Tak jak ten samochód wygląda, to daje mu co najmniej pół baniaka nalatane. Nie ma szans, żeby to był mniejszy przebieg. No i niestety te rozrządy trzeba zmieniać, trzeba o tym pamiętać, że to trzeba wymieniać. I też jak wymieniamy, często się wydaje, że o, wymiana łańcucha rozrządu, no to trzeba wymienić sam łańcuch, co nie? No niestety nie, sama wymiana łańcucha to jest tak, jakbyśmy w ogóle nic nie zrobili, bo to są elementy, które ze sobą współpracują, czyli tutaj to wszystko współgra z zębatką i kiedy zostawimy starą zębatkę, już pomijam w ogóle to, że ktoś by zostawił taką zębatkę w silniku, ale czasami zębatka wygląda dużo lepiej, a mimo wszystko ktoś decyduje się na wymianę samego łańcucha, no to jest pomyłka, porażka, tak nie należy robić. Zawsze trzeba wymienić wszystkie współpracujące ze sobą elementy. Już o napinaczu i ślizgach nie wspomnę. Kiedy wymienimy komplet, mamy pewność, że to będzie ze sobą prawidłowo współpracowało. Co się stanie, kiedy nie wymienimy kompletu, czyli wymienimy sam łańcuch? No, tak się składa, że ten perfekcyjnie wyprofilowane te perfekcyjnie wyprofilowane ogniwa zaczną chodzić po nierównych powierzchniach. To spowoduje bardzo szybkie zużywanie się tego łańcucha, rozciąganie go i degradację momentalną. Także ja widziałem takich magików, że wymieniali same łańcuchy, no ale to jak ktoś robi na handel, nie wiem, nie potrafię znaleźć innego wytłumaczenia, to ma to sens. No często takie elementy właśnie jak koła zębate są trudno dostępne. Tak jak wspominałem,
te dwa elementy, serwis tylko i wyłącznie. Nie znalazłem tego tutaj u nas w hurtowniach, nie wiem, może gdzieś u was, może są w sprzedaży takie zestawy akurat z tymi kołami zębatymi. Mi osobiście nie udało się tego znaleźć, ale trzeba zmieniać komplety i to czasami kosztuje, boli. W nowszym silniku N47, czyli ten z łańcuchem rozrządu z tyłu skrzyni korbowej, z tyłu silnika, tam koło zębate, to dolne na wale, jest niestety na wale na stałe, czyli jest stałą częścią wału korbowego i w przypadku tamtego rozrządu niestety przy wymianie rozrządu musimy wymienić wał korbowy. Jak absurdalnie to brzmi, ale niestety taka jest prawda i koszt zrobienia takiego rozrządu jest horrendalnie wysoki. Także no niestety tak sobie wymyślili, taki jest ból. Z tymi rozrządami, rozrządy nie są trwałe. Na pewno dłużej by to chodziło, gdyby olej był regularnie zmieniany. I właśnie zmieniając regularnie olej, możemy zadbać o nasz napęd rozrządu łańcuchowy. To tyle, dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.